Cześć, witajcie. Dziś opowiem Wam o prohibicji na Islandii i o tym, jak piwo trafiło tutaj na wyspę. Osadnicy na Islandii przez wieki pili miód pitny i był to najpopularniejszy napój. Kiedy w średniowieczu produkcja ziarna się mocno zmniejszyła, zaczęto importować piwo. Piwo importowano właśnie z Danii, która rządziła wówczas Islandią. I Dania nadała takie ograniczenia, że dla Islandii nie opłacało się importowanie piwa na wyspę, więc zaczęto sprowadzać wódki. Mocne alkohole, które Islandczycy bardzo szybko polubili. Prohibicję na Islandii wprowadzono w 1915 roku, aby w roku 1921 rozszerzyć właśnie możliwości sprowadzania alkoholi na Islandię. Stało się to za sprawą Hiszpanii, która wówczas zagroziła, że nie będzie kupować dorsza od Islandii, a jak wiadomo, dorsz islandzki był wówczas najbardziej eksportowanym towarem, który właśnie Hiszpania kupowała, więc na zasadzie wymiany, rozszerzenia możliwości sprowadzania różnych alkoholi, Hiszpania i Portugalia mogły właśnie do Islandii eksportować czerwone i różowe wino, co na pewno ucieszyło wielu, wielu smakoszy tutaj trunków islandzkich. Islandczycy byli jednak mądrym narodem i nie trzeba było długo czekać, ponieważ Islandczycy zaczęli przemycać alkohol w swoich podróżach, które zawsze odbywali na kontynent, i też zaczęli produkcję Landy, która jest, wiadomo, to się, Landy to jest bimber po islandzku, zaczęli po prostu przywozić i produkować tutaj swoje alkohole. Lekarze, co jest ciekawostką, lekarze islandzcy zaczęli przepisywać pacjentom swoim alkohol, na przykład wino na skojone nerwy, a koniak był przepisywany na serce, na dolegliwości sercowe. Także w ogromnych ilościach lekarze właśnie przepisywali pacjentom alkohol, co dziś by raczej nas dziwiło i raczej od lekarza nie dostalibyśmy takiego specyfiku na ukojenie naszych nerwów. W roku 1935 dozwolone były wszystkie napoje alkoholowe, ale nie piwo. Piwo nie było dozwolone, gdyż stwierdzono wówczas, że przyczynia się to do zwiększonego spożycia alkoholu wśród młodzieży. Innym powodem zakazu piwa jest fakt taki, że piwo importowane było głównie z Danii. A jak wszyscy wiemy, Islandia była pod wpływem Danii i po prostu Islandczycy, którzy już wówczas chcieli się od Danii odseparować, walczyli o swoją niepodległość, w żadnym wypadku nie chcieli właśnie duńskiego piwa na Islandii, więc go nie kupowali i po prostu stwierdzili, że to jest niepatriotyczne i nie będą tego pić. W latach 70. wraz ze wzrostem podróżowania Islandczyków po świecie zaczęto więcej po prostu tutaj też piwa przywozić ze sobą i Islandczycy też zaczęli bardziej podróżować po pubach, po barach w różnych właśnie państwach, do których jeździli. I to zainteresowanie piwem na tyle wzrosło, że w końcu marca właśnie 1989 roku, przepraszam, tutaj mam błąd, 1 marca 1989 roku, po tym jak ludzie właśnie domagali się legalizacji piwa, pozwolono, zniesiono prohibicję na piwo. I Islandia w tym właśnie dniu 1 marca co roku świętuje Dzień Piwa. Jako ciekawostkę powiem Wam jeszcze to, że w roku 1935 właśnie rząd islandzki wyprodukował swój napój, nazywał się Brennivín, który do dziś jest do nabycia w sklepie właśnie Vinbúð. W innym sklepie nie dostaniemy alkoholu, jak właśnie w specjalnym sklepie monopolowym.
I jest to napój o wyraźnym smaku kminku. Aby ostrzec ludzi o wysokiej zawartości alkoholu na właśnie etykiecie, Brandy Wine posiadała trupią czaszkę. Jest to czarna etykieta i kiedyś widniała trupia czaszka. Ja pamiętam jeszcze tą trupią czaszkę. Niestety dziś trupiej czaszki już nie ma. Zastąpiono ją właśnie Islandią i na etykiecie widać właśnie Islandię. Brandy Wine jest uważany za kultowy islandzki napój, zwłaszcza, że kiedyś właśnie ta czaszka była. Dziś podaje się to głównie ze zgniłym rekinem, który w smaku przypomina ser Camembert, a śmierdzi jak stare skarpetki. Niejednego odstraszył ten zapach, aczkolwiek sam rekin nie jest aż taki straszny, jak się wydaje właśnie po zapachu. Podawany właśnie rekin jest z Brandy Wine. Też inne firmy w tej chwili wprowadzają, urozmaicają smaki, więc Brandy Wine można nabyć również o smaku arcydzięgla lub o smaku wodorostów. Jednak oryginalny właśnie sznaps Brandy Wine produkowany jest przez firmę Egil Skallagrimson. I ta firma produkuje od samego początku, od roku 1935 właśnie tą wódkę. Ja jej nie piłam, ale jeśli wypiliście, możecie w komentarzach zostawić swoją opinię, jak to smakuje. Zostawcie opinię, jak, co uważacie o islandzkich piwach. Ja uważam, że są one bardzo dobre, że dorównują klasom innym, europejskim i światowym piwom. Są piwa, które wygrywały konkursy tutaj właśnie światowe, zajmowały wysokie pozycje i jest to na przykład Brio. I mówię, temat piwa, alkoholi jest dość znany właśnie nam i Polakom i Islandczykom, także jeżeli macie jakiekolwiek opinie, zostawcie je w komentarzu. Jestem ciekawa właśnie, jak co o tym myślicie. To byłoby na tyle, trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć!